Ale o wybitnym reformatorze monety. Zaczniemy zatem w jego domu rodzinnym, gdzie od najmłodszych lat wdrażany był w tajniki handlowego rzemiosła i w zawiłości świata monet. Z okazji 550. rocznicy urodzin astronoma, niedziela z Mikołajem Kopernikiem w TVP Nauka. O 14:00 kulisy powstania dzieła, które zrewolucjonizowało pogląd człowieka na wszechświat. Dla Retyka był to moment absolutnego przełomu. O 15:30 znawcy życia i dzieła astronoma w pasjonującym pojedynku. Ile stopni kątowych zawierała podziałka instrumentu astronomicznego zwanego kwadrantem? O 17:05 w jaki sposób Kopernik dokonał swojego odkrycia? Miał teraz przed sobą czystą, matematyczną esencję dzieła Ptolemeusza. O 18:00 projekt reformy monety autorstwa toruńskiego kanonika. Moneta jest przede wszystkim miarą i nikt nie może na niej zarabiać. O 19:00 miejsca związane z Kopernikiem. W 1510 roku Kopernik wrócił do Fromborka. To właśnie tutaj napisał swoje największe dzieło o obrotach sfer niebieskich. Oraz o 19:30 i 22:00 historia poszukiwania i identyfikacji grobu wielkiego Polaka. Ten pierwszy sezon był sezonem wykluczania znalezisk. Mam nadzieję, że w tym pochówku zachowała się czaszka. Niedziela z Mikołajem Kopernikiem, dziś w TVP Nauka. Pierwszy Światowy Kongres Kopernikański zainauguruje obchody 550. rocznicy urodzin polskiego astronoma. Odwiedzimy miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem, a wybitni naukowcy, historycy i astronomowie przybliżą jego postać i dokonania, nie tylko w dziedzinie astronomii. Inauguracja roku Mikołaja Kopernika. Transmisja dziś od 20:00 w TVP Nauka.